Siemaneczko wszyscy ludzie, tutaj Matinho, witajcie w kolejnym odcinku Battlefielda 3. Jestem po małym odświeżeniu troszeczkę komputera, troszeczkę, ponieważ miałem troszeczkę tam pootwieranych, tam kilka stron w ogóle, dlatego postanowiłem, że jednak wyłączę i zrobię to, co chciałem, troszeczkę później, najzapewniej po nagraniu kilku odcinków. Witajcie w kolejnym odcinku. Tego będziecie oglądać 3 września, z tego co ja pamiętam to będzie chyba 13 odcinek, zapewne tak. Kontynuujmy, mam nadzieję, że jeżeli będą jakieś momenty gadania i tak dalej, tak jak było w poprzednim odcinku taki problem, będzie lepiej i płynniej. Zobaczmy co się teraz ogólnie będzie się teraz działo. Dlaczego prowadzisz nasz tron? Coś tu nie gra. Serio, dlaczego Snipe? Dla ciebie mi środowisko. Wysyłaj, gdy będziesz gotowy. Nie to, że nie lubię snajperki czy coś. Ja lubię, co prawda, lubię kampić. Ale nie o to mi chodziło. Dobra, co ja muszę ogólnie zrobić? Mam przetrzymać. O, mam oktowizor w tym. W snajpku. Śmieszna sprawa. W ogóle, gdzie ja muszę kierować? Tu coś widzę. No ale człowieku, gdzie ja mam w ogóle patrzeć? Bo już niestety nie wyczytałem do końca o co chodzi. Coś tam widzę na przykład. Chuj. Wydawało mi się, że coś tu jest. No kurwa, gdzie to ja muszę ogólnie patrzeć? Jakie mam zadanie? Ubezpieczaj desant piechoty morskiej. Wyłącz oświetlenie na parkingu. Aha, dobra. To chodzi chyba o to? Nie. O jakie oświetlenie chodzi? Boże, a to oświetlenie zapewne, tak? Tak? No kurwa, przestań się bujać. No what the fuck, no to chodziło chyba o to, tak? Nope. Kurwa, nie wiem, ej, true story. Myślałem, że chodziło o to oświetlenie. Wait a second, muszę to ogarnąć. To? Nie? Dobra, czekajcie. Wyłącz oświetlenia na parkingu. I to jest chyba raczej parking, tak? To dlaczego ja nie mogę te? Serio? To dlaczego ja wcześniej nie trafiałem? Chyba byłem noobem. Czekajcie. Muszę dobrze przymierzyć. Dobra. No kurwa, dlaczego wtedy nie trafiłem ani razu, to ja tego nie wiem. No zniszczę się w końcu, czy nie? Próbuję tam trafiać. Dobra, pierdolę, przejdźmy tam może. Trafię? Chuja. Teraz? Dobra, został jeszcze jeden. Powinienem trafić, tylko dlaczego nie chcę... A dobra, przeładujmy może. Ja pierdolę, zmarnowałem... Tylety i amunicji. Padniesz? Ej, true story. Nie chcę się... O, teraz się udało, dobra. Kurwa, zmarnowałem chyba z 20 ponad amunicji, nie wiedząc co się dzieje. Kurwa, dopiero obczaić, że na parkingu trzeba było znieść światła. Zajebiście. Dobry początek. Dobra, leci samolot. O, ten czujnik ciepła, nawet sami widzicie. Dobra, w tej chwili mamy czekać. Co się ogólnie będzie teraz działo? Oj, żebym się nie powtarzał znowu, proszę, nie. Chodzi mi w sensie o gadanie w ogóle. Dobra. Oni już czekają. Rozumiem. Przyjąłem. Termowizja, szukaj w nart termowizji. 1-4, widzimy cel. 1-3, oczyść ulicę. Okej. Przyjąłem. Cel jest bardziej w prawo, odbiór. Chyba mi się wydaje, że musimy się przemieścić, dlatego właśnie gra nam umożliwia teraz do przejścia na tą stronę. Ciekawe, czy lepiej byłoby właśnie... 1-4, jesteśmy na pozycji, odbiór. No dobra. Przyjąłem, ruszamy.
Co widzisz, Blaber? W ogóle ja nie wiem. Kurwa, pila! Na balkonie jest jeden facet, załatw go. Na balkonie jest jeden facet, załatw go. Dobra, ale który to jest balkon? Ten balkon? Czyżby? Może tam? Może tu? A tu jest, dobra. Muszę dobrze przycelować. O, nice! Pięknie! Headshot! No niestety trochę się porusza ta snajperka, dlatego mam trochę ciężej, ale... Znowu muszę się przemieścić. Tak, muszę się przemieścić. Akurat dużo jeszcze nie będzie teraz działo, tylko musimy chronić naszą ekipę. Co mamy? A, musimy się opuścić, dobra. O, ale jak nietypowo, zamiast... zazwyczaj ludzie oni to robią... W ogóle czy ja mam? Dobra. O 180 stopni, że na plecach, no ale dobra, nieważne. To nie o to chodzi. Unikaj patrolów PLR. Ajajajajajajajaj, żeby nie było, żeby nie było. Troszeczkę chujowo tak się ustawiłem, ale dobra, nic, jednak... W ogóle czy mam jakieś inne bronie? Mam nóż. Mam karabin i mam snajperkę. No dobra. Wezmijmy się ponad mur. Sprawdzamy oczywiście rejon. Weźmiemy chłopaka. No coś tak na razie zbyt spokojnie, ale jeszcze to chyba nie koniec. Wezmę, możemy ten... Weź... Nie wiem, co powiedziałem po wyprzednio, ale nieważne. Cholera, wycypinuje jakiś facet. Czyli co, wysnajpić? No, wygląda na to, że tak. Siema! Pięknie. Gdzie tym razem? Idź na... Idź za kampo na dach? Wow. Spokojnie. Niech oni przejdą wpierw. Idziemy. Na razie ja tak spokojnie mówię, ponieważ... Idź koleś, idź. Ja idę za tobą. Oczywiście tak powolutku. Ja oczywiście mało mówię, ponieważ ja się skupiam na tym, żeby... Spokojnie to przejść. Dobra, jest dobrze. Jest good. Uklęknę na chwilkę i podążamy dalej. Wziąłem karabin na wszelki wypadek, ponieważ nie wszystko może być wysnajpowanie i tak dalej. O, dobra, widzę, że mamy kolejne. Czy ja mam dwa karabiny? Czy ty zauważyłem? Czy mi tylko... No dobra. Mogę przeładować? Mogę. Okej, musimy pozbyć się. No dobra. Gdzie oni będą w ogóle? Na prawo? Tak to zrozumiałem? A, dobra, tam są, o Jezu. Ale kogo by tu niby... Czekajcie, czy ja muszę coś zniszczyć? Wejdźmy w zagrożenie. Ubezpieczaj piechotę morską. No dobra. No cóż, chyba musimy trafić w nich. Nice! Nie wiem, czy on też strzelał, ale chyba tak. Dobra. Gdy będą przechodzić. No dobra, ale kogo? To znaczy, kogo mam zabijać? Pomóż żołnierzom pokonać bezpieczną ulicę. W ogóle... dobra, nie miałem za bardzo dużo do roboty, bo zauważyłem... Gdzie jest ziomuś? Tu. Schowajcie się, gdy już tam dotrzecie. Że tu mam się skampić. W ogóle gdzie mam... Stanę, bo ten koleś jakoś dziwnie się ustawił. Dobra, muszę się przemieścić. Wygląda na to, że będziemy teraz schodzić. No tak. Ziomuś, da się szybciej. Bo coś takie jakoś słabo. Ale chyba tylko gramy po cichu. Konwój, dobra, weźmy karabin na wszelki wypadek. Jest dobrze. Trzymaj się blisko. Dobra, lecę. Cały czas idę za ziomusiem.
Czy ja miałem poczekać? Nieważne, dobra. Aha, dobra, jednak. Aha, dobra, bo widzę, że tu mieliśmy możliwość schowania się, no, ale dobra, nie jest... Nie było najgorzej, przeszliśmy spokojnie. W ogóle, że to korzystałem ani razu, dobra. Już myślałem, że zużyłem troszeczkę amunicji, nie? Patrol. Wow, 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 wow. Widziałem jakiś cień. Już się obawiam, że ktoś tu może być. Użyj noża. Okej. Dum, 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 dum. Co jest? Ja pierdolę, serio? To jeszcze bliżej nie mogłem? Ja pierdzielę, serio? Why? Why? God damn it. Dobra. Jak... Myślałem, że gra umożliwi mi, żeby jeszcze bardziej do niego zbliżyć, ale wygląda na to... Ale jak to... Jak ja kurwa uberwałem? Jak to jest możliwe? Dobra. Jeszcze raz. Teraz ja pierdolę, kurwa, jak można tak z daleka? No dobra, wiem o co chodzi. Pięknie wszystko. Wow, what the fuck? Co się dzieje? O, chyba spierdolujem. Kurwa, oni nie wiedzą, aj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 
cholera! Ja pierdolę, muszę uciekać! La. Ja pierdolę! Nie zabijajcie mnie! Ja zabiłem kolesia, ale co z tego? Gdzie jest ziomuś? Tutaj! Ja pierdolę! Zmieńmy broń może! Ja pierdzielę! Co to była za ucieczka? To już w ogóle nie skomentuję. Czemu nie mogę? O, teraz mogłem. W sumie mogłem, nie wiem czy gra dała mi możliwość. A dobra. Gra dała mi możliwość tego wyjęcia karabinu. Ale jeżeli tak, to mogłem ich troszeczkę tutaj powybijać. No ale dobra, nie. Wygląda na to, że musiałem i tak uciekać, ale kurwa jak ja to przeżyłem. Al-Bashir. Przeskoczmy może tu, pójdźmy za tym ziomusiem. Ja teraz muszę... Aha, muszę wejść na drabinę, tak? Na to wygląda. O kurwa, no dobra. Była taka mała spina, ale już jest wszystko w porządku. O kurwa, dobra, widzę, że tam jest patrol. Gdzie? Wow. Shit, co ja zrobiłem? Fuck. No. Przecież miałem ich zabić, kurwa, nie zrobiłem tego. Ja się zastanawiałem, co tu zrobić. Drugi fail. God fucking damn it. Dobra, czyli ciężko, nie wiem, szukałem jakiegoś miejsca, gdzie można było się schować, no ale jakoś słabo mi to wyszło. Dobra, powtórzmy jeszcze raz, tylko muszę popatrzeć pierw. Kurwa. Gro, nie troluj. Dobra, muszę znaleźć jakieś od razu miejsce, gdzie ja mógłbym się spokojnie się schować. O, na przykład tu. Albo i nie. O, na przykład tu. Dobra, padł już jeden. Tam padł już drugi. Ajajaj, nie. Tu już widziałem następnego, już giń. Tam widziałem, że ktoś... Ajajaj, nie. Ja pierdolę, jaki damage. Jak ja tyle straciłem? Jeszcze dajmy możliwość troszeczkę się zregenerować. Tam nieźle ziomuś kurwa mnie bił. Dobra, ten już dostał. Kurwa, fajna broń. Naprawdę, przyznaję. Może przez lukę. Spróbujmy przez tą luczkę. Oj, chujowo to będzie. Więc no, wolałbym normalnie. Dobra, jeszcze chyba zostało tam niewiele, więc powybijajmy ich jeszcze tutaj może. Powoli. Wow. Tam widziałem kogoś. Pokaż się. Widziałem cię tam. Zgiń. O, nawet nieźle się zwiksował. Wow, tu widziałem. Chodź tu. Zgiń. No.
Ruszajmy! No trochę była męcz. Troszeczkę się... Możemy się przedostać na drugą stronę bloku. Co tu miałem możliwość? Nie, tam ta broń jest fajna. Dąż do piechoty morskiej. Ekranie. Kurwa, pies. Pieseł! Hał, hał. Dobra, to po drugiej stronie budynków. Pójdziemy tędy. No. Ja muszę to wyważyć, czy ty? A, dobra. Po cichutku. Ja pierdzielę, myślałem, że to... Jakiś monster. Tutaj to zrobili. Wow, kurde. Majne kiny. Dobra, powolutku idziemy. Wow, jaki slow. I co teraz? O, kurwa. Holy shit. A to jest to miejsce, gdzie te... Tu Szajbus 1-3. Jesteśmy w punkcie Delta. Coś znaleźliśmy. Odbiór. Czy ja mogę na to wskoczyć? Mogę. Wow, co się dzieje? What the fuck? Krzesło fiksuje się. Wow! Ja pierdzielę, widzieliście to, ludzie? Woohoo! Ja pierdzielę, jakie to były wiksy, gdzie ja w ogóle poleciałem? O, to już za pół. Ale jakie kurwa wiksy, gdzie, jak to ja poleciałem? Ja pierdzielę, to było z co ja robię? Wow! Przyjąłem. Dobra, koniec zabawy. A teraz? Czekamy. O kurwa. Chodźcie tutaj do wujeczka. Wow! A dobra, musimy się schylić. Skąd? Tu są. Gincie! Tam widziałem kogoś, jeszcze ginął. Tu też. Wow, tu jest aż czterech. No są już dwóch zginął. No dobra, już nadchodzą posiłki. Tam widziałem chyba kogoś. Tam już widzę, że się chowają. Pobijanie wszyscy? Czym się już... Nie wiem. Przejdźmy może tutaj. O, tam widziałem kogoś. Zginął. Granat, kurwa. Uciekaj, co ty robisz? Ja pierdzielę, on tu tak stanął tuż obok granata. Wow. No chodź tu. Ja pierdolę, gdzie on jest? Ja pierdzielę. Serio? Gro, why? Ja pierdolę, gincie. Każdy, kto tu przejdzie, zginie z mojej ręki. Po prostu wszyscy. Kurwa, jeden po drugim zginie. Każdy. O, amunicja mi się skończyła. Ja pierdolę, serio. O, tam widzę kogoś. Ej, chodź tu, ziomuś, widziałem cię. No. Dobra, przemieścimy się może. Kurwa, nawet nie umiem się wysłowić. Dobra, zgincie. No nie stój znowu przy tym. A dobra, teraz ja pierdolę. Znowu będzie powtórka z rozrywki? No człowieku, nie stój tuż obok niego. Ja pierdolę, widzieliście to? I znowu ten gościu stoi. Chyba podobny do niego. Ja pierdolę. Co to ma być? Dobra, przeskoczmy może hop. Gdzie on w ogóle poszedł? Tu. Ja pierdzielę, no kolejne jakieś wiksy. Dobra, jak ten z materiałem? Jeszcze spokojnie mogę nagrać. O, widzę, że mamy tu sojuszników naszych. Dobra, dołączyliśmy do piechoty, bardzo fajnie. Zaraz za centrum handlowym. Gotowi? Idziemy na zakupy? Idę to dołączyć do Matkowicza. Kurwa, niektórzy te nazwiska podobne. Wow, jak się ładnie tu stawili. Jeżeli zrobi się bagno, wycofamy się w to miejsce. No dawać. Co mamy zrobić? Czyżbyśmy
Chyba do tych drzwi będziemy wbijać, właśnie. Wow, z bara. Nie, tym razem z buta. W razie przechodzimy przez jakiś rejon. O, coś czuję, że tu będziemy strzelać. Chyba, że znowu się przemieściliśmy z drzwi do drzwi. No, chyba na to wygląda. Czyżby znowu z bara? Dobra, zmiana. Blackburn, Campo. Musicie nas ubezpieczać z tego dachu. Po wszystkim spotykamy się przy wejściu do centrum. Udało nam się potwierdzić lokalizację Al-Bashira. W żadnym razie. Al-Bashir ma być żywy. Musimy go przesłuchać w sprawie bomb. Rozwiązanie w stylu Bin Ladena nie wchodzi w grę. Czy to jasne? Bin Laden. Jasne. Chyba muszę za tym gościem iść, także... Matkowicz, tam. Matkowicz. Dobrze idę? No tak, no to dlaczego mnie blokowało przez chwilę? Pewnie dlatego, że gra mi zblaciła. Wspieraj piechotę morską, dostań się na pozycję wsparcia. Dobra, wiecie co, tu jest zapis, więc my tu zakończymy może ten nasz odcinek. Tak jak obiecałem, po 20 minut max, 25 minut będzie to idealne. Ciągle się tutaj rozkręcamy, więc tylko z odcinkiem na odcinek zaraz... Wybaczcie, aż w ogóle się pogubiłem w mówieniu, jeszcze muszę się poprawić w siadaniu. No ale dobra, w następnym odcinku dalej będziemy kontynuować naszą zabawę. Ja jeszcze muszę nagrać kilka odcinków. Spodobało wam się? Zostawcie jakąś ocenkę. Do usłyszenia w następnych odcinkach. Na razie.